Gdy w momencie hamowania pojawią się drgania lub słyszymy tarcie, może to być oznaką złego stanu hamulców. Dlatego bardzo ważna jest kontrola klocków i tarcz hamulcowych. Nie powinno się jej przeprowadzać w momencie, gdy odczuwamy, że coś dzieje się z hamulcami, tylko dużo wcześniej. Najlepiej co 15-20 tysięcy kilometrów. I o tym trzeba przypominać klientom. Żywotność przednich tarci klocków zależy od wielu czynników, m.in. od warunków na drodze, obciążenia pojazdu i oczywiście stylu jazdy kierowcy. Warto wiedzieć, że podczas szybkiej jazdy hamulce mogą rozgrzać się do 500 stopni Celsjusza, a nawet więcej. Tarcze hamulcowe wytrzymują przebieg od 60 do 90 tysięcy kilometrów. W tym czasie klocki w aucie mogą być wymieniane 2 lub 3 razy. Firma Delphi spełnia wszelkie wymagania dotyczące elementów hamulcowych. Najwyższej jakości marka, produkty i obsługa zgodnie ze standardami wykonania oryginalnego sprzętu. Obejmuje ona w szczególności najnowsze technologie stosowane w pojazdach. Elementy hamulcowe firmy Delphi doskonale spełniają wymagania rynku, a ich wysoka trwałość idealnie sprawdza się w codziennej eksploatacji. Obsługa układu hamulcowego to bardzo ważna czynność serwisowa. Należy do tego celu używać części, które zalecane są przez producenta auta. Należy przypominać klientom, aby wszystkich czynności związanych z obsługą układu hamulcowego dokonywali na czas. Nie czekali do ostatniej chwili. Utrzymanie w należytym porządku układu hamulcowego to nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Po każdej operacji wymiany tarcz czy klocków powinno się przez jakiś czas jeździć ostrożnie. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy wymieniliśmy tylko same klocki. Muszą się one wtedy ułożyć do starej tarczy. Pamiętajmy, aby o tym przypomnieć swojemu klientowi. Odpowiednia informacja to także element usługi. Sklepy i hurtownie motoryzacyjne dysponują szeroką ofertą tarcz i klocków. Sprawne hamulce mają wpływ na bezpieczeństwo kierowców, czyli naszych klientów.